Drodzy Państwo, nie ma żadnych podstaw, by przypuszczać, że Nisargadatta, o którym było w poprzednim felietonie, kiedykolwiek studiował Spinozę, a mimo to, pomimo odległości w czasie, przestrzeni i kulturze, oni obaj doszli do bardzo podobnego postrzegania Boga. Kto to jest Spinoza? Spinoza, nie imię, to dziewczyny, jak śpiewano w kabarecie starszych panów. Baruch Spinoza był żydowskim filozofem, który w 1656 roku został wyklęty przez gminę żydowską w Amsterdamie. Zaciekawi Państwa zapewne, czym też Spinoza tak podpadł swoim współziomkom. Otóż już w swoim krótkim traktacie na temat Boga, człowieka i dobrobytu Spinoza przekonywał, że istnienie Boga nie ulega żadnej wątpliwości. Był przekonany, że cały wszechświat naturalny zawiera się w Bogu i nie mógłby bez Niego istnieć. Od Boga pochodzą, utrzymywał, na przykład prawa fizyki czy chemii. Odrzucił on natomiast ideę Boga osobowego, Boga sprawcy, który aktywnie uczestniczy w losach nie tylko narodu wybranego, ale i całej ludzkości. Argumentował, że Tora, święte pismo Żydów, nie może być traktowane jako dosłownie podyktowane przez Boga. W konsekwencji ani Tora, ani wywodzące się z Tory prawa rabiniczne, utrzymywał Spinoza, nie mogą być traktowane jako obowiązujące dla Żydów. Idee te, jak się Państwo pewnie domyślacie, były jakby bombą atomową podłożoną pod wielowiekową tradycję narodu izraelskiego. Podważały one też status rabinów, a więc niejako uderzały w ekonomiczne podstawy ich funkcjonowania. Nie powinno więc nas dziwić, że spowodowały ich furię i klątwę, której nigdy nie odwołano. Spinoza uważał, że wiara w osobowego Boga, który tak jak człowiek posiada umysł i ciało i jest porywany przez pasje takie jak gniew czy miłość, jest rezultatem naszej projekcji, czyli postrzegania w innych osobach naszej własnej natury. Twierdził, że idea Boga, który jest sędzią nad nami, karze za złe uczynki, nagradza za dobre, ubezwłasnowolniła człowieka, wpędzając go w masę absurdalnych przesądów. Weźmy na przykład sytuację, w której dwie wrogie armie stoją naprzeciw siebie i obie, modląc się często do tego samego Boga, domagają się zwycięstwa. Jak wiemy, zabijanie dla Boga jest znacznie łatwiejsze. Dlatego wszystkie armie świata, łącznie z formacjami takimi jak SS, chciały i nadal chcą mieć Boga po swojej stronie. Jak niby jednak Bóg miałby decydować w takich sytuacjach? Spinoza uważał, że religijny ferwor czy chęć oddania życia za wiarę nie są właściwymi postawami wobec Boga. Twierdził, że powinniśmy dążyć do poznania Boga poprzez studiowanie Jego naturalnych praw, na których oparte jest funkcjonowanie świata. Religia, utrzymywał, jest źródłem zabobonów i służalczości wobec autorytetów religijnych. Studiowanie Boga poprzez studiowanie Jego naturalnych praw prowadzi natomiast do oświecenia, intelektualnej wolności i prawdziwego błogosławieństwa, jakim jest spokój umysłu. Powracając do naszego militarnego przykładu, można by stwierdzić, że znane są wypadki, kiedy religijny ferwor zdawał się mieć udział w zwycięstwie jakiejś armii. Najczęściej jednak wygrywają armie, które są liczniejsze, lepiej uzbrojone i lepiej wyszkolone. Kapłani będą natomiast utrzymywać, że zwycięska armia miała Boga po swojej stronie i że ci, którzy zostali pokonani, byli ukarani za swoje grzechy. Nie sposób nie zauważyć,
że ten sposób argumentowania używany jest do dzisiaj od paru tysięcy lat. Biorąc to wszystko pod uwagę, musimy dojść do wniosku, że Spinoza wykazał się niesamowitą odwagą, dzieląc się swoją wizją Boga. Bycie wyrzuconym z synagogi musiało się równać społecznej śmierci, byciem odrzuconym przez ludzi, którzy byli mu najbliżsi. Spinoza jednak zdecydował się na to cierpienie. Dla prawdy. Jeśli weźmiemy pod uwagę bierność Boga Sprawcy podczas Holokaustu, kiedy to prawie 6 milionów przedstawicieli narodu, który wierzy, że jest wybrany przez Boga, zostało bestialsko zamordowanych, można by się zastanawiać, czy rację miała gmina żydowska w Amsterdamie, czy może raczej Spinoza. To wszystko, co przygotowałem dla Państwa na dzisiaj. W prawdzie, prostocie i miłości, Piotr Rajski.